Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Poznaliśmy ostatnią walkę Galika SW65, która odbędzie się w Gliwicach. Będzie to starcie w kategorii ciężkiej, w którym zobaczymy lokalną gwiazdę, czyli Michała Kitę, który to konfrontowany będzie z młodym i bardzo fajnie zapowiadającym się Markiem Samociukiem. Jest to ciekawe zestawienie, powiem szczerze, że jestem też zaskoczony, bo myślałem, że KSW dobierze do Michała rywala o podobnym wieku i doświadczeniu, natomiast dostajemy klasyczne zestawienie młodości z doświadczeniem. Wiadomo, że szczególnie w wadze ciężkiej o fajnego prospekta trudno, przede wszystkim dlatego, że tych zawodników jest mało, a jeśli ktoś się pojawi, no to nie zawsze potrafi się przebić do tego topu, a często też widzimy, że dany zawodnik nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle tych starszych zawodników, a wręcz przeciwnie, dlatego później mamy przejścia do kategorii półciężkiej, zawieszanie rękawic bądź obijanie dużo słabszych rywali. No i omijanie tych walk trudnych, tak? Dlatego ci zawodnicy wiekowi mogą się tak długo utrzymać w tym topie, no bo to co wypracowali teraz procentuje i pozwala im górować i wygrywać z tymi młodszymi zawodnikami, ale Marek Samociuk to na pewno jeden z tych zawodników, którzy zapowiadają się naprawdę fajnie. Wiadomo, umiejętności umiejętnościami, te Marek ma o dziwo przy czterech zawodowych walkach na wyższym poziomie niż niejeden zawodnik przy 15 stoczonych walkach i to można zauważyć na pierwszy rzut oka, że jest to już ukształtowany zawodnik, ale przede wszystkim no liczy się ten charakter i chęć bitki. Jeśli ktoś nie lubi bądź unika wymian, no to będzie mu bardzo ciężko nie tylko wygrywać, ale i zachęcić kibiców do swojej osoby. To choćby widzimy na przykładzie UFC, lepiej nam się ogląda Francisa Ngannou niż na przykład Curta Blades'a, a ich wspólna walka pokazała, że ten silny cios liczy się bardziej niż dobra kontrola w parterze. Dlatego jeśli zawodnik już na początku wykazuje taką fajną odporność, no bo Marek masę tych ciosów wytrwał w starciu z Izu, nie jeden zawodnik zostałby znokautowany czy już dawno by sobie odpuścił, ale Samociuk nie odpuszczał, finalnie przeczekał ten szaleńczy atak, ale i wymęczył rywala, tak? To nie był przypadek, bo od początku zmusił Izu do przepychania się, do ciągłej pracy, a to kosztowało go masę zdrowia, potem wystrzelał resztę energii. A na koniec, no jak z manekinem, Marek zdobył obalenie, dosiadł i dopiero później rozpoczął pracę nad zwycięstwem i zasypał Izu ciosami, tak? A mimo, że do tego pojedynku nie trenował, wziął go w zastępstwie, to nie szukał jakiegoś szczęśliwego ciosu, tylko no, miał jakiś plan i mimo, że być może była to trudniejsza droga, którą sobie obrał, naraził się też na wiele ciosów, to była to droga, która dała mu zwycięstwo i tak jak mówię, no pamiętajmy, że Marek do tej walki nie trenował, a ją zwyciężył, co daje mu po prostu ogromnego plusa, no bo szans miał niewiele, a jednak się udało. Natomiast Marek nie tylko nie obawia się żadnego rywala, ale też żadnej formuły walki. Widzieliśmy go przecież na Wotorze, gdzie walczył na gołe pięści. Wygrał aż 4 tego typu walki, w tym aż 3 jednego wieczoru. No dla Michała Kity nie jest to coś, co może go szokować, bo przecież on w takim turnieju też brał udział i to nie z debiutantami czy amatorami, a z zawodowcami pokroju Aleksieja Olejnika. Dlatego no tutaj Marek prezentuje podobne podejście do masakry, bo przecież Michał też walczy z każdym i też bardzo często wskakiwał na zastępstwo, więc panowie mają coś, co ich łączy i tak naprawdę no może być to ciekawe zderzenie, jeśli tych panów skonfrontujemy w klatce, bo tutaj tej kalkulacji myślę będzie naprawdę bardzo mało, a decydować będzie jak zwykle szczęście, precyzja i myślę, że większa odporność na ciosy, ten kto wytrzymie więcej, pewnie ten pojedynek zwycięży. A jeśli ktoś patrzy tutaj przez pryzmat doświadczenia, no to Michał Pasternak
też zjadał Marka doświadczeniem, a po 40 sekundach dostał haja i zaliczył deski, gdzie Pasternak potrafi przyjąć, więc tak jak mówię, Marek ma doskonałe podejście do walki, jego umiejętności mimo małego doświadczenia stoją na wysokim poziomie, podchodzi też do tych pojedynków bez takiego jakiegoś stresu, jest bardzo otwarty na walkę, idzie w bitkę i to sprzyja mu do zwycięstw z naprawdę doświadczonymi zawodnikami, potrafi przyjąć, a to pozwala po prostu wierzyć, że może w tej wadze ciężkiej narobić zamieszania, tak jak te kilka lat temu masakra przedzierał się do europejskiego MMA i nie tylko, tak teraz Samociuk wdarł się do KSW i myślę, że na tym nie będzie chciał się zatrzymać. Wiadomo, że pracy na pewno jest zawsze dużo do zrobienia, ale Marek ma na pewno te podstawy, więc jest na czym to wszystko budować, dlatego to wszystko zwiastuje bardzo fajną walkę, tak? I tutaj no nie powiem, że masakra zderzy się z takim swoim odbiciem, bo wiadomo, że tak zero-jedynkowo na to patrzeć też nie można, ale myślę, że będzie to konfrontacja z postacią, która dysponuje podobnymi kartami. A myślę, że też od Michała będzie zależeć, jak tę grę rozpocznie, przeprowadzi i zakończy. Jeśli chodzi o wymiany stójkowe, no to Marek jest na pewno groźniejszy od dwóch ostatnich rywali Michała, gdyż jest bardziej nieprzewidywalny. Może bije podobnie do Darko Stosicia, też nie jest to stójka wysokich lotów. Są to przede wszystkim mocne ciosy sierpowe, a może bardziej takie cepy. Ten prawy high kick też robi wrażenie i może mieć zastosowanie w tym pojedynku. Zadaje dużo low kicków, przede wszystkim ta presja ciosów jest imponująca, że gdzieś idzie w taki młyn, a przy tym wszystkim idzie w niego z taką głową, że nie rzuca się na hura, tylko powoli rywala stara się zasypać, a to też pokazuje taką dojrzałość. Też warto zauważyć, że dba o kontrolę, zawsze stara się być w centrum klatki czy areny walki i od samego początku no stara się budować taki fajny obraz pojedynku, gdzie stoi, bije, nie ucieka przed rywalem i to też w przypadku walk, które idą na decyzję, jest lepiej odbierane przez sędziów punktowych, a to zawsze szczególnie widać u tych doświadczonych zawodników. No ale Marek tym wszystkim na pewno jest też bardzo otwarty, więc można go czymś mocnym trafić. Myślę, że przede wszystkim ciosy proste robią na nim wrażenie i myślę, że kondycja też nie jest może fatalna, ale o ile Michał Kita potrafi przewalczyć 15 minut w dobrym tempie, tak Marek z rundy na rundę traci tlen, a razem z tlenem no coraz bardziej się otwiera, więc im dalej w las, tym więcej tych furtek na zwycięstwo się otwiera. Nie od dziś wiadomo, że stójka Michała jest skuteczna, masakra bije bardzo fajnie, ta stójka jest ciekawa, potrafi zaskoczyć niejednego rywala, a to co mi się zawsze podobało, to to, że Michał potrafił zmieścić cios, nawet będąc za plecami rywala i ta kreatywność w zadawaniu ciosów, ta nieustępliwość wyróżniała Michała, później delikatnie to zanikło, teraz mam wrażenie, że to się odrodziło. Jeśli masakra znajdzie taki idealny środek, aby nie zapomnieć się za bardzo w ataku, będzie w stanie dostrzec każdy cios rywala, no to ma wszelkie atuty, aby ograć Marka przede wszystkim doświadczeniem, bo te błędy, które Marek popełnia, które będzie popełniać, to wszystko masakra ma za sobą. On już ten etap kariery przetrawił, przewalczył i przetrenował, więc te doświadczenie życiowe no daje mu przewagę, ale wiadomo jakie jest MMA. Jeden błąd kosztuje wiele, a czasami ta młodość potrafi zaskoczyć, nawet jeśli w wielu aspektach jest po prostu słabsza. Ostatnio masakra też rozbijał Stosicia, dominował go niesamowicie, a jeden cios zmienił wszystko. No to samo było w walce z Bedorfem. Michałowi często szczęście nie dopisuje, musi bardzo mocno na wszystko zapracować, ale na pewno niczego nie można mu odmówić, jest to zawodnik topowy, który daje piękne, twarde boje i dla mnie oglądanie go w akcji jest przyjemnością, a w konfrontacji z tak twardym i nieprzewidywalnym przeciwnikiem, no będzie trzeba sięgnąć po każdą możliwą broń, więc ten pojedynek na pewno jest dla Michała trudny, ale myślę, że jest w stanie wyciągnąć z niego to,
co ma najlepsze, a jego obecna sytuacja no wymaga nie tylko zwycięstwa, ale przede wszystkim pokazania się z dobrej strony. A Marek w takim starciu ma wiele do ugrania, porażka nie zabiera mu nic, a zwycięstwo daje naprawdę bardzo wiele. Dlatego w tym przypadku myślę, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które nie tylko dostarcza kibicom ciekawe zestawienie, być może bardzo elektryzującą walkę, ale również no, rozbudowuje kategorię ciężką, która potrzebuje tych wzmocnień i mimo, że Marek do KSW trafił przypadkiem, to myślę, że będzie z niego zawodnik, który zostanie w tej federacji na dłużej. Ale jak to będzie finalnie wyglądać, przekonamy się już niedługo. Mnie się to zestawienie bardzo podoba, ale jestem ciekawy, co wy o nim myślicie. Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji, a ja was zachęcam do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Trupiciel, trzymajcie się i do usłyszenia.